I witam wszystkich bardzo gorąco w przedostatnim już odcinku Returninga. Powiedziałbym, gdybyśmy grali w Returninga, a dzisiaj Elden Ring. I witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Jorski, co prawda bez wąsa, ale to jestem ja. 49 minut po północy, środa, 3 maja, proszę bardzo. No, ale nie ociągając się, smoczy strażnik. Ja już cały schemat teoretycznie znam, czyli robisz tak, robisz tak, robisz tak, robisz tak. On dostaje bułę, ty nie masz damage'u. Nie wiem boys, naprawdę nie wiem co zrobić, żeby go zaorać. W 1.9 był łatwiejszy. Co prawda ja damage'u już coraz więcej mam, bo w poprzednim odcinku robiłem po 850, po 750 przepraszam, teraz robię po 850, czyli efektywnie 100 damage'u więcej. Nie zgridować. Zgridowałem. Wydaje mi się, teraz filmiki będą raczej co drugi dzień, nie codziennie, czyli już nie daily upload. O kurde! A wynika to z tego faktu, że ostatnio coraz mniej czasu mam. Teraz jeszcze sporo, że tak powiem, dzieje się w życiu, jak już mówiłem, dziecko w drodze. Bo obowiązki, siłownie, rodzinę, ja mam dziecko w drodze. No, po prostu ja nie byłem w stanie, no za dużo tego jest ostatnimi czasy i... Oczywiście nie wiem, kto dał się zrobić na tego baita, ja i dziecko, wy chyba sami w to nie wierzycie. Dobra, ty chyba mamy to, boys. Losę! Proste, mordo. Także, kontynuując wątek tego dziecka, moim jedynym dzieckiem to jest Elden Ring w tym momencie i Gothic. Naprawdę. To są moje kruszynki. Pojawia się ona, piękna kobita po raz nie wiem który. Wielkie dzięki za przyprowadzenie mnie do stóp Złotego Drzewa. Tutaj mogę kierować własnym ruchem, a zatem porozumienie zostało wypełnione. Czas bym ruszyła i ustaliła swój cel. Bywaj. Zostawię ci strugę i moc przemieniania runów w siłę. Życzę ci powodzenia w realizacji swojej ambicji. Walczyłaś długo i dzielnie. Nie mam wątpliwości, że zostaniesz eldeńską władczynią, obyś zasiadła na tronie. Znowu segment stolicy skipuję, ponieważ wiemy jak to wygląda. Tutaj tak naprawdę lecę do bossa. Tylko znowu bossa nie będę w stanie pokonać, bo zdaje się, że będą mnie duże runy ograniczać. Czyli co? Chyba teraz będzie wątek z Radanem? Co nie nastraja mnie pozytywnie. To też jest piękne, bo wcześniej ile tu spędziłem? Z pół godziny, godzinę na szukaniu ogniska, a teraz tak naprawdę wiedząc co jest 5 i co mam zrobić? Nie wiem, przejście z ogniska do ogniska tak naprawdę biegiem zajmuje może minutę? To jest piękne w Eldenie, że jak znasz gierkę, to nawet level 1... Ło! Nie zestagerowało gościa, you fucking what? Spróbuję podjąć tego drzewca, ale nie widzę tego pozytywnie. Mam złe... Ja nie wiem, jak to nie siadło. Raz... I dwa... A to jest ciekawe, że nie zestagerowało go 3 atakami, dopiero 4. Coś oni pozmieniali. Zauważcie, że w tej wersji jest coś pozmieniane, cholera. On teraz robi broken attack, ja teraz robię coś takiego. Ty. Panie i panowie, coś jest popierdolone. Ja się wcześniej męczyłem z nim ile? 20 razy? Zauważcie, proszę. Teraz go biję na pierwszą tak naprawdę próbę. Coś mnie tu śmierdzi. Mam 60 karunów i normalnie, czy w Elden Ringu, czy w gdzieś tam Soulsach, ty jesteś zesrany, ty masz dużo golda, ty się boisz, że to stracisz. A ja tutaj bajlando, naprawdę, padam, nie zależy mi. To jest level 1 challenge, mi te runy są zupełnie niepotrzebne. I to powoduje, że nie macie z tyłu głowy tej takiej niepewności, co będzie dalej, co będzie, jeśli stracisz te runy. Pa, pa, pa. Jebut! I druga buła? A. No i o tym mówiłem, i tracę te runy, i chłopy jeszcze 10 sekund robią animację na moim ciele. A ja totalne bajlando. Ja go wcześniej zone-shotowałem. Ja pierdoli, tu ognicho było. Czyli robię save, zbieram moją sukienkę.
i czuję się bardziej kobieco. Proszę bardzo. Jakaś tam zbroja, jakaś tam suknia na łoże śmierci. No i samo łoże śmierci też jest wykonywane. Przepiękne widoki w tym Eldenie, naprawdę. Nie mogę się napawać, jak ta gra wygląda, zobaczcie. Coś niesamowitego. To, jak to jest zaaranżowane. Ta stolica skryta popiołem. U stóp wielkiego drzewa. No kurczę, tutaj setting to jest... Robi robotę, bo mogłoby to wyglądać graficznie jeszcze lepiej. Oczywiście, bo ta gra jakaś tam super nie jest, jeśli chodzi o modele chociażby. Oświetlenie super. Ale tutaj aranżacja, no top notch. Zobaczcie proszę, te liście spadające z tego drzewa. Złote liście, a być może to nie liście, tylko popiół. Ale wygląda to ślicznie, naprawdę. Zamknięte przez Morgota obdarzonego łaską. Morgota. Czyli muszę pokonać najpierw Morgota, a w którą stronę do Morgota? Coś mi się wydaje, że to było tutaj, bo tu się na pewno szło po skrzydle do bossa. Coś jeszcze kojarzę. Ty, mamy jakiegoś zawodnika. Pytanie, czy ja chcę ściągać agro? Chyba chcę. Jeśli się nie mylę, jeden heavy, jeden light. Aha. No zobaczcie, ewidentnie stagger jest mniejszy na tych tutaj zawodnikach. Jeszcze tarczuje mnie. Normalnie po dwóch atakach chłop byłby z... Nie chcę z nim walczyć. YOLO. Aha. Nie no, stary, jakiś losowy pecik. Nie. Pa, ja go robię, nie ma innej opcji, boys. Za dużo mi nabruździł, żebym go nie zrobił. Tylko już wiemy. Aha. Czyli... Ja też popełniłem gafę, bo ja wam powiedziałem, że dwa ataki staggerują. Tak. Tylko to muszą być dwa heavy ataki. Prawdopodobnie gdybym wziął tego buffa, to również łatwiej bym go... Być może wtedy nawet lekkimi, bo to faktycznie zwiększa mi troszkę siłę. I tu chyba właśnie będzie ów boss. A no właśnie, Godfrey. Który jest twardy. Ale też łatwo go zestaggerować. Stagger. Ja co prawda już nie mam many. A jak nie wyjdzie mi z mieczywa, to wrócimy z ogniem. Jezu, a może właśnie light ataki? Zobaczmy, na co ma odporności. No niby na Magic ma lekką odporność, ale ja mam dużo, że tak powiem, damage'u najwięcej w tym buildzie. 500 prawie. Z konfrontacją wychodzi niemalże 1000. Tylko po prostu muszę git good. Ajajaj, no za wcześnie. Za bardzo griduję, o tak wam powiem. Jak gdybym bardziej na spokojnie to grał, a mogę, tylko to nie jest mój styl, to bym go zaorał. No widzicie, ogarniam mniej więcej. Ile on tam komb miał? Jebut. Jestem w stanie go zrobić, teraz heavy strike i chłopa nie ma. Nawet light. Dlaczego oni mają iframe'y w momencie, kiedy zostali obici, rozumiecie to? Robię im animację i oni mają jeszcze 3 sekundy iframe'a. Okej, padł, ale ledwo. No i teraz, panie i panowie, zagwozdka dla was, ponieważ mam 4 slocik na talizman i nie wiem, co tam wsadzić. Tak naprawdę... Być może pierścionek na zwiększenie statystyk, bo kiedy miałbym 25 wiary, a będę mieć, zauważcie, mam 20, więc założę pierścionek 5 wiary i będę mógł założyć złote przymierze, takiego bufika najprawdopodobniej. Ale to jest pytanko do was, co byłoby tutaj najbardziej optymalne? Ej, co jest grane? Pokonałem Godfreya w formie eterycznej, co prawda, ale pokonałem go i dalej tutaj jest zamknięte. Zamknięte przez Morgota obdarzonego łaską. Aha, bo to miał być Morgot, a ja zabiłem Godfreya. To wracamy do tamtego ognicha.
Proszę bardzo, i mamy bossa. Było mówione o bossie i jest i boss. Z tym, że tutaj prawdopodobnie dzisiaj zakończy się ten odcinek, bo raczej hards, tak? Na początku zabijaliśmy tego Margotha, a teraz mamy Morgotha albo na odwrót. Dalej ta sama wersja jednej osoby, zdaje się. Zobaczcie. No wygląda nawet podobnie. No wedle lore to jest jedna i ta sama osoba. Ten pierwszy boss, którego zabiliśmy, i ten tutaj jegomość. Jezu, te ataki. My znamy te ataki, my znamy te jump ataki. To może być jedna i ta sama osoba, bo ten sam moveset, może jego brat. Najgorsze, że on ma... Ja nie znam tych animacji znowu. My znamy te ataki. Ale niewykluczone, że zaraz użyję płomienia lwiej grzywy, który właśnie w tej wersji, po to robiłem downgrade. Aha. Idziemy na płomień lwiej grzywy, bo nie wytrzymie. Co, dwa hity? No i właśnie po to robiłem downgrade, panowie. Co dwa hity, rozumiecie? Nie pierdol. Przecież ja jestem w stanie zabiuzować go absolutnie. What? Co jest? Ty, abiuzujemy śmietnika, tylko ja już many nie mam. What? Mi many zbraknie. Ty, on jest prosty. A. Kurde. Aha. Nie mam pytań. Przepraszam. Ja naprawdę próbuję, ale musicie zrozumieć, że nie da się, on jest popierdol. Chłopcy i dziewczęta, panie i panowie, próbowałem, starałem się, ale nie mam czasu, jest godzina 1:47, proszę bardzo. A ja zaraz idę na siłownię, także przykro mi. Wróbelki już słyszę, ćwierkają na dworze, a ja za chwilę będę ćwierkał na siłowni, także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku.